Natalia, no powiem Ci szczerze, że bardzo długo nie miałam z Tobą w ogóle okazji porozmawiać i bardzo się ucieszyłam, gdy Cię dzisiaj zobaczyłam, tym bardziej, że chyba ciężko jest Cię teraz wbić w te momenty, kiedy Ty jesteś w Polsce jeszcze z eventem, bo najczęściej teraz wypoczywasz za granicą. Jakoś tak wyszło, że pandemia sprawiła, że troszeczkę przestaliśmy bywać, przestaliśmy tak często bywać w Polsce. I powiem szczerze, że to był chyba najfajniejszy rok mojego życia, naszego życia. Teraz pewnie to się wszystko troszeczkę zmieni, ponieważ wszystko zaczyna wracać do normy i zaczyna być po prostu ta taka praca zdalna już niekoniecznie będzie możliwa w tak długim... Boże, ja, widzisz, ja dlatego... Ja nawet, powiem Ci szczerze, że ja się nawet stresowałam przychodząc tutaj, mówię, jak ja to po raz kolejny zrobię, ja już się tak zmieniłam, to wszystko, wiesz, to co mam w głowie jest zupełnie inne niż wcześniej, jak ja to w ogóle wyjdę na tę ściankę? Ale słuchaj, bo to mnie bardzo fascynuje, bo mam wrażenie, że wszyscy mieli różnego rodzaju przemyślenia podczas tej pandemii i tak przewartościowali sobie swoje życie. Czy u Ciebie też właśnie tak było? Absolutnie tak. Totalne przewartościowanie życia i właściwie powiem Ci szczerze, że mi to, co się wydarzyło, dało możliwość spełnienia marzeń, czyli życia tak dokładnie, jak sobie wcześniej wyobrażałam moje życie. Ja już tego posmakowałam i nie wiem, jak teraz wrócić do tego poprzedniego życia. Zobaczymy, jak to będzie. Ale to, co jest dla mnie naprawdę bardzo in plus, że tobie tak naprawdę w każdej podróży towarzyszy Mija, a mówi się, że dziecko to jest ograniczenie. U was tego w ogóle nie widać. Jedno dziecko nie jest ograniczeniem. Mi się wydaje, że jak już masz dwójkę, to już może wyglądać to inaczej, trójkę. To już jest spore ograniczenie. Natomiast jedno, jeżeli masz takiego partnera jak ja, który bardzo pomaga ci we wszystkim, bez problemu. Można wszędzie dziecko zabrać i wszystko ogarnąć. A jak twoja figura po pandemii? Dobrze jest, bo ja ćwiczę. Ja ćwiczę. Cały czas ćwiczę i myślę, że to jest taki moment, kiedy zaczynasz zdrowo jeść. Oczywiście sama pandemia była taka, że chodziliśmy do tej lodówki, czy sprawdzić, czy tam coś do nas nie zamacha. To było przezabawne. I faktycznie troszkę przytyłam, ale to nie było, to było nie wiem, z 2 kilogramy, może kilogram. Ja tego super nie odczułam. A teraz coś ograniczyłaś? Na przykład czegoś nie jesz? Wyeliminowałaś coś ze swojej diety? Nie, chciałabym cukier, ale jakoś tak nie wychodzi mi to. Czasem jem po prostu go mniej, ale chciałabym go nie jeść w ogóle. Jest to chyba niemożliwe.